Szanowni Państwo, sytuacja jest ogromnie trudna. Ta frustracja, która prezentowana jest w wielu miejscach, w protestach, w tym wszystkim, co robią związki zawodowe, co robią rolnicy, co robią gospodarze dziś na granicach polsko-ukraińskiej, co robią w wielu miejscach, wynika z dramatu i rozpaczy, w której się znaleźli. Pierwsze, od czego chcę zacząć, to nie będzie pewnie zaskoczenie, ale to jest sprawa napływu nie tylko ukraińskiego zboża, niekontrolowanego napływu ukraińskiego zboża, nie tylko zboże, ale miód, orzechy, kurczaki, inne produkty rolne trafiają w niekontrolowany sposób, nie spełniając norm, które są nakładane na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Postulujemy i wzywamy rządzących po raz kolejny do przeprowadzenia ustawy o ochronie polskiego rolnictwa, zablokowania niekontrolowanego napływu zboża ukraińskiego i innych produktów rolnych, wprowadzenia systemu kaucyjnego, ale też mówimy dzisiaj o interwencyjnym skupie zboża. Popieramy wnioski izb rolniczych o interwencyjnym skupie mleka w proszku oraz masła. Domagamy się natychmiastowych wypłat odszkodowań za przechowywanie zboża. Sytuacja jest kuriozalna, ponieważ to nie tylko z winy zalewem ukraińskiego zboża jest taka sytuacja, ale też przez oświadczenia polityków partii rządzącej na czele z premierem Kowalczykiem. On w lecie podczas żniw mówił do chłopów: nie sprzedawać proszę, nie zagwarantuję wam, o ile będzie cena wyższa, ale ona na pewno będzie wyższa, przechowajcie zboże. I co mamy? Mamy cenę na zbożu o 30-40, a w rzepaku o 50% niższą. Jeżeli nie wprowadzimy natychmiast ustawy o ochronie polskiego rolnictwa, systemu kaucyjnego, plombowania, korytarzy eksportowych, pomoc Unii Europejskiej, którą zaproponował komisarz Wojciechowski, jest śmieszna. 30 milionów euro to jest śmiech. To jest wstyd dla komisarza wywodzącego się z Polski, który tyle wziął głosów z polskiej wsi. Bo partia dzisiaj rządząca i pan minister Kowalczyk wygrał wybory dzięki głosom polskiej wsi. To od 8 lat biorą pełną, stuprocentową odpowiedzialność za to, co się dzieje. I nie potrafi, niechęć do załatwienia tej sprawy. Ja nie wiem, czy to jest niechęć wynikająca z jakiegoś koniunkturalizmu, czy z nieumiejętności, bo dzisiaj w Ministerstwie Rolnictwa, w kierownictwie nikt nie ma wykształcenia rolniczego. Jest coraz więcej ministrów, tylko coraz mniej ministrów na rolnictwie się zna. To jest pierwszy punkt do załatwienia. Poradzenie sobie w tym, w najbliższym czasie. Propozycja powołania okrągłego stołu po świętach, kiedy za 4 miesiące zaczynają się żniwa rzepakowe, to jest śmiech prosto w twarz tych protestujących rolników z różnych organizacji na czele z Agrołów. Szanowni Państwo, co potrzebne rolnictwu dzisiaj? Stabilizacja. Podstawowa sprawa, której nie mamy i te wszystkie napięcia, które mamy, są spowodowane tym. Dzisiaj na pewno numer jeden jest nie to, że to zboże z Ukrainy wpłynęło do nas, tylko że państwo nie spowodowało obrony naszych rodzimych producentów rolnych. To jest podstawowy problem. Jak to rozwiązać dzisiaj? Na pewno trzeba pod kontrolą mieć napływ tego zboża, który jest. To jest poza, że tak powiem, wszelką dyskusją jakościową i inną, która do nas wpływa. Ale najważniejszym jest, jak się tej górki pozbyć, żebyśmy za 3 miesiące mieli gdzie kosić zboże i gdzie je wsypać. I to jest wyzwanie chyba największe i nie słyszałem do tej pory, tak naprawdę są różne hasła, ale tak naprawdę rozwiązań nie. Ja ze swej strony robię to na płaszczyznach trochę dwóch. Podpowiadam, co można zrobić, by było w kraju i próbuję rolników unijnych, żeby poparli stanowisko, że w tych krajach jest źle. I mam stanowisko KOPY, największej organizacji chłopskiej w Unii Europejskiej, że uznała, że pieniądze, które zaproponowane są dla Polski, tych trzech krajów jeszcze, są to śmieszne. Jest to stanowisko oficjalne wszystkich chłopów w Unii Europejskiej. I co dalej? Ale to, i oni mówią, że te pieniądze, że musi się stworzyć specjalny fundusz dla tych krajów,
żeby po prostu im pomóc. Ja mówię, w jaki sposób pomóc. System dopłat do tony uważam, że jest bez sensu, bo to nie zmniejszy, że tak powiem, tego zboża w Polsce. Za chwilę będziemy ten sam problem nadal tam mieć, tylko na chwilę się ucieszę, że wziąłem parę waszych groszy. Wolałbym dopłaty do transportu, zgodę Unii Europejskiej na dopłaty do eksportu z tych krajów, żeby zrobić konkurencyjność tego zboża, żeby je wypić. Druga sprawa. Z tego, co mówią, bo ja nie mam dostępu do laboratoriów, chociaż ostatnio wystosowałem zapytanie, pismo do rządu. Niech mi wskażą, które firmy sprowadziły, jakie ilości tego zboża i podobno można, bo w urzędach skarbowych podobno to można sprawdzić. I wtedy sprawdzić jakość tego zboża. Jeśli to zboże jest poza wszelką parametrami, że nie nadaje się na paszę, na chleb i na inne rzeczy, powinno być zutylizowane. Pomóc nawet tym firmom, nie mówię, że już ich tak karać, zapłacić im za to, że zawiozą do elektrociepłowni, cementowni, gdziekolwiek innie, jako wsad energetyczny, do biogazowni, nawet dzisiaj w tej sytuacji zwiększyć współczynnik udziału bioetanolu w paliwie. Może zrobić spirytus i zamiast 7% do lat 10%. To samo z olejem napędowym, żeby zmniejszyć ilość rzepaków w Polsce. To są decyzje polityczne i możemy to zrobić w kraju. Nie potrzebujemy pytać Unii, bo ten wymóg jest minimalny dla całej Unii, ale większe można mieć. Więc to jest zaproponowane, a to trzeba zrobić szybko, bo jeżeli się będziemy czekać na to, i to nie potrzeba żadnych wkładów, nawet finansowych państwa. Decyzji. Orlen jest nasz. 100% udziału kapitału państwo ma i rządzi. To tylko pogadać z prezesem i sprawa załatwiona. Teoretycznie. Następna sprawa. I to jest ten problem, który trzeba do górki zburzali. Oni przed chwilą chcieli zmniejszać udział biokomponentów. Ale zaprotestowaliśmy. Zablokować. Zaprotestowaliśmy wszyscy, organizacje, wszyscy razem. No i się wystraszyli, że to jest źle. Mówimy o pszenicy, to jest normalne, że trzeba jak najszybciej wprowadzić ograniczenia przywozowe do kraju. Z tym nikt nie dyskutuje i to jest oczywista oczywistość. Mało tego. Na samym początku odpowiedziałbym sobie na jedno pytanie. Po co w Polsce jest rolnictwo? Czy po to, żeby, tak jak powiedział pan prezes Szmulewicz, dobrze dysponować dopłatami? Czy po to, żeby ono mogło dobrze funkcjonować i zapewniało nam bezpieczeństwo żywnościowe? Bo to jest według mnie cel rolnictwa. Tylko nasze rolnictwo będzie gwarancją normalnych i uczciwych cen w sklepach żywności. Mówimy o dopłatach. O rolnictwie i o rolnikach jako tych, którzy mają żyć tylko i wyłącznie z dopłat, bo według mnie to jest obraźliwe. Mnie osobiście to bardzo mocno dotyka, bo patrząc na gospodarstwa produkcyjne, towarowe, to te dopłaty stanowią tylko i wyłącznie jakiś procent, a dyskusja i debata przeniesiona jest w tym kierunku. Mówimy dziś o dopłacie do tony pszenicy. Proszę państwa, trzeba wprowadzić jasne, normalne zasady. Z Ukrainy do Polski przywożą zboże wielkie firmy. I dziś nie można chować głowy w piasek i mówić, że brak przywrócenia cła to będzie dobra decyzja. 30 maja 2022 roku cło zostało zniesione na przywóz żywności z Ukrainy, bo nie tylko zboża. I trzeba zobaczyć, jakie to przyniosło skutki. W określonym czasie pomogliśmy. Czy dalej się to przełoży odpowiednio? Ja nie wiem. Wczoraj tutaj był minister rolnictwa i komisarz rolnictwa. Powiedzieli, że już są udrożnione kanały na Morzu Czarnym i nie musimy się bać, że to zboże napłynie do nas. I to jest ich narracja. Więc tutaj pojawia się pytanie, to po co dzisiaj zniesione cło, jeżeli to wszystko pojedzie tam? Ale mówimy też o dopłatach, a powiedzmy też o jednym. Będziemy dopłacać do pszenicy, a w sklepach będziemy utrzymywać ciągle wysokie ceny żywności. Mąka ciągle kosztuje ponad 4 zł, a zboże jest prawie połowę tańsze, pszenica, niż wtedy, kiedy te ceny były ustanowione. Więc ja też uderzyłbym w monopole, które bardzo mocno się rozwijają i narzucają na swoje ceny. I dziwne jest to, że przez długi czas dopłacaliśmy do chowu, tutaj jest duże zastanowienie, bo nikt nie powiedział o rynku trzody chlewnej z moich przedmówców, który został zniszczony między innymi przez tutaj polityków Prawa i Sprawiedliwości przez 7 lat i za chwilę, trzeba jasno powiedzieć, będziemy mieć kryzys na rynku mięsa.
po głowie świń w Polsce jest najmniejszy od II wojny światowej. W tym samym czasie największa firma w Polsce, która robi w Polsce szynkę, kiełbasę i sprzedaje ją w supermarketach, odbiera nagrodę od ministra Kowalczyka za to, że najwięcej zarobiła na polskich rolnikach. No to chwila. My dopłacamy do chowu świń, firmy na tym zarabiają potężną kasę, dostają nagrodę, a rolnicy szorują pod nie. Coś tu jest nie tak. I pozwoliliśmy rozbujać w Polsce takie monopole, które przejęły u nas produkcję pasz, chów zwierząt, sprzedaż produktów żywnościowych, bardzo dużo na tym zarabiają, a my patrzymy na to, w jaki sposób dopłacić do rolników, żeby im się opłacało robić. Nie. Trzeba właśnie uderzyć w duży kapitał, który dzisiaj bardzo mocno daje nam, narzuca nam swoje zasady. I to jest według mnie podstawa, którą trzeba dzisiaj zrobić. To oni narzucają nam swoje zasady. Sprawa zboża z Ukrainy, jeżeli będzie determinacja, to można te magazyny rozładować do żniw. Pewne pomysły tu już były zgłaszane. Myślę, że... No właśnie, panie ministrze, w tej sprawie tak dopytam pana. Czy jest pan gotów do takiej inicjatywy i włączenia w to prezydenta, żeby ten zegar szybciej odmierzał czas, żeby to szybciej zrobić i żeby wspólnie to zrobić? I żeby uznać podmiotowość nawet tych może mniej lubianych czy chcianych organizacji, które no nie zamkniemy oczu, są, istnieją i warto, pan z nimi rozmawiał, dzisiaj z nimi się nie rozmawia, jest jakiś problem. Czy pan gotów jest aktywnie włączyć się i włączyć prezydenta w rozwiązanie tego problemu? Dokładną analizę sytuacji zagrożenia zboża z Ukrainy Rada przy prezydencie wiele miesięcy temu przeprowadziła, opierając się na rozmowach z ukraińskimi rolnikami. Sprowadziliśmy rolników z Ukrainy, którzy nam przedstawili, że my nie pomagamy Ukrainie, tylko nabijamy kabzę międzynarodowym holdingom. I o tym przecież doskonale wszyscy wiedzą. To jest pytanie, komu my chcemy tak na dobrą sprawę pomóc, bo na pewno nie pomagamy Ukrainie. W tej chwili problemem nie jest tylko dopłacenie utraconych jakichś dochodów przez rolników. Tym bardziej, że te kwoty i ta unijna śmieszna kwota, którą tutaj Wojciechowski deklarował i to, co budżet państwa przecież też nie z gumy dopłaci, to jest tylko część utraconych przez rolników dochodów nawet w stosunku do ceny, którą we żniwa mogliby uzyskać. To jest tylko kilkanaście procent tej utraty. To problemem jest uprzątnięcie tego zboża z magazynów przed żniwami. Zboża, które musi być przebadane jeszcze raz, bo my nie mamy pewności, jakie to zboże jest w tej chwili, ale również ja bym nie miał żadnych skrupułów, żeby ujawnić firmy importerów. Robiłem to w przypadku firm importujących mleko i mięso i wiem, że jest to możliwe. Oczywiście te firmy pewnie w zgodzie z prawem ten import prowadziły, bo prawo jest dziurawe, ale niech konsumenci wiedzą, z jakiej mąki jedzą chleb, jakie firmy na tym zarobiły, a zarobiły kilka miliardów złotych. Kilka miliardów złotych. W związku z tym to jest jako jeden z elementów. Natomiast rozładowanie rynku, to już było wspomniane, przede wszystkim masywna produkcja bioetanolu jako dolewu do paliwa i powinniśmy to robić natychmiast, wstrzymując import jakiegokolwiek spirytusu do paliw z innych krajów. Drugie. Zarówno wywar, ale nawet i gorsze jakości zboże są również dobrym surowcem do biogazowni, a biometan jest nam potrzebny. Na dodatek poferment jest znakomitym proekologicznym nawozem, który też będzie spełniał jakieś tam oczekiwania Unii Europejskiej. Pomoc humanitarna do głodujących krajów, nawet gdyby darmo to zboże trzeba dać, żeby rząd za to zapłacił, my w ten sposób możemy uzyskać pewne przewagi dyplomatyczne w różnych regionach świata, torując drogę polskim przedsiębiorcom, handlowi, otwierając pewne przewagi w różnych krajach. A w ostateczności już dokończę, a w ostateczności to jest, w normalnym roku bym tego nie powiedział, bo mam opory moralne i etyczne. Natomiast w ostateczności, jeżeli jeszcze by się okazało, że jest jakieś zboże przed żniwami, które musi być opróżnione, to również elektrociepłownie czy inne firmy, które wykorzystają na cele energetyczne.